Witam na kanale Golden Voice, za nami trzeci odcinek The Voice Kids. A my uzupełnimy sobie nasze top 10. Na początku omówię pokrótce każdy z występów, a potem uzupełnimy top 10. Zaczynamy. Pierwszy występ Iga Gregor. I'm gonna sit here like a unicorn. Byłaś już w Voice Kids? Nie przeszłaś blindów? Przyjdź drugi raz, masz gwarantowane odwrócone krzesła. W poprzedniej edycji argumentowali jeszcze niedojrzałym głosem, co jest w ogóle dziwne, bo odwracają się na ośmiolatków z niedojrzałym głosem, a przecież nie widzą, kto śpiewa. Iga nadal ten głos ma jeszcze do popracowania i musi dojrzeć, to moje zdanie, ale śpiewa dobrze. Bartek Dyrda, ładny głos w strefie komfortu. Reszta do popracowania, zwłaszcza przejście na głowę. Nie martw się, Bartek, przyjdziesz za rok, dwa, to się odwrócą. Anastazja Dziedzic, słodziak edycji. Tylko że argumenty późniejsze, że ktoś jeszcze ma niedojrzały głos, czy coś tam, stają się słabe w stosunku do innych. O, argumenty powinny być takie. No jeszcze masz głos taki niedojrzały, ale nie na tyle słodki, żebyśmy się odwrócili, bo jakby był słodziaśny, bardziej słodziaśny, a mniej dojrzały, no to co innego. Ale tak pomijając tę kwestię, to było to fajne, zwłaszcza ten moment bardzo zabawny. Anastazja Tabakowa. No tata zwycięzca Voice'a, to spodziewałem się armaty, a usłyszałem taką kuszę ze spinaczy. Kiedyś takie się robiło na zapałki i kojarzy mi się z czymś bardzo delikatnym, bo zawsze mi się to rozwalało. Ten głos jest moim zdaniem zbyt delikatny. Wszystko wokół się zmienia. Maleństwo. Słodziaczek. I tutaj mamy to, o czym mówiłem w poprzednim odcinku, porównując Olę z Anastazją, że ośmiolatki raczej nie wygrają Voice'a, pomimo że mogą ładnie śpiewać, bo to już się zdarzało, 8-9-latki. Mamy nawet w tym sezonie utalentowaną 9-latkę Lenę. Jednak wydaje mi się, że taki słabiutki głos, pomimo tego, że bardzo sprawny, raczej się nie przebije. 12-latka z głosem 8-latki. Nawet sami trenerzy tak myśleli. Nawiązując do tej kuszy, nic się nie rozwaliło, ale nadal jest to kruche. Sofia Jelonkiewicz. Ładnie, jakieś zabiegi stylistyczne są. Dobrze. Ale gdzieś jakiejś takiej energii mi w tym brakowało. Tego właśnie niewerbalnego przekazu. Takiego przekazu, chcę być gwiazdą na tej scenie. Scena jest moja. Masz być jak bull terrier. Będę. Jak wściekły byk. Będę. Jak Tommy Lee Jones w Ściganym. Będę. No. Tak trzeba następnym razem, Sofio. Igor, pochwała. Igor, zapomniałem o Igorze robiąc materiał o Oli, że to on kończył pierwszą część, a nie Sofia. No coś ma w głosie fajnego, te przejścia między dźwiękami. Ale głos, no jak komuś się podoba, no to okej. Dla mnie nie taki, aby wygrywać tego rodzaju formaty. Ale ładnie, jak Anastazja Tabakowa. Ładnie, ale to jeszcze nie ten głos, co pewnie za kilka lat. Nathan Gryca. Ładnie szorował po dołach. Co to za głosy? Fajny refren, no ale znowu nie ma tego bulteriera ryby. Dynamiczny utwór, a nie ma dynamiki, przynajmniej tej wystarczającej dla mnie. Wszystko się liczy na scenie. Kinga Wylęgły. Naprawdę? Nikt? Ale ma w głosie żyletę, powiedział Thompson. No kurczę, ma jak nie jeden, który przeszedł dalej. Proszę coś dla nas!
ja czułem się jak na Sylwestrze i występowałaby na przykład ABBA. Profesjonalny występ koncertowy. Czerwona kartka dla tego programu za niewybranie Kingi. Przeklinać nie będę, bo to program dla dzieci, ale zrobię tak. Buuu. Ja bym im nie dawał już tych bransoletek za karę. Wojtek Lebioda. Bardzo fajne wykonanie. Niesamowity feeling i tu był już taki mini Bull Terrier. Bo jeszcze nie wściekły byk. Ale jak fajnie się tego słuchało. Nie wiem, czy trafi do top 10, ale za wykonanie, gdybym takie top 10 robił, to zapewne by trafił. Ale to po przesłuchaniach. Marta Wojtas. I jak gdzieś przespałem ten występ, posłuchajcie tego. Do you want to feel how it feels? Tak eurowizyjnie, tak epicko to zabrzmiało. Pięknie przechodzi na głowę. Były niedociągnięcia, zwłaszcza w górach, ale może to nerwy. Ale jest potencjał. O, właśnie słyszę, że Cleo o tym wspomina. A Natasza, co ty opowiadasz? No niestety, ale Cleo miała rację. Złamało się to ze 2-3 razy, a może więcej, czego ja już nie słyszałem. Podsumowując, śpiewa epicko. Trzeba tylko szlifować. Blanka, Magoń. Fajnie, można było się odwrócić. A i nie trzeba było. No i akurat się nikt nie odwrócił. Zostanę tu do rana, w radiu gra sala, a ty pachniesz tak jak wiosenny deszcz. Gubi się tam troszeczkę po drodze. Ola Antoniak. O Oli powiedziałem już w osobnym odcinku. Zapraszam do obejrzenia. W skrócie, dla mnie najlepsze dwa występy jak do tej pory w programie. I główny występ... dodatkowy. Najbardziej rasowy wokal. Super przekaz. Kto trafia do mojego top 10? To chyba bez niespodzianki, bo na pierwsze miejsce trafia Ola. Bezapelacyjnie. No i to chyba tyle. Brałem pod uwagę jeszcze Martę i Wojtka. A dam Martę na 10. miejsce za tę epickość. Do you want to feel how it feels? Okej, intonacyjnie nie było perfekcyjnie, ale ujęła mnie tym śpiewem epickim. Ja ogólnie lubię muzykę i śpiew z filmów fantasy, także no, to tyle w dzisiejszym odcinku. Do usłyszenia.